Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Na Poboczu mam dla Was nowe BMW X7 z całkowicie odmienioną twarzą oraz całkowicie nowe Lamborghini Huracan Technica. Zaczynamy. Genesis zdaje sobie sprawę, że najkrótszą drogą do serc fanów i entuzjastów motoryzacji jest szybkie sportowe coupé, dlatego z pewnością prezentacja nowego koncepcyjnego modelu o nazwie X Speedium Coupé odbiła się echem. Jest to zapowiedź nowego języka stylistycznego, który będzie główną i dominującą cechą przyszłych elektryków marki. Auto otrzymało w pełni zabudowaną atrapę chłodnicy, a także poczwórne punkty świetlne z przodu połączone światłami do jazdy dziennej. Reszta studium jest dość ewolucyjna, ale widać tu nowe koła wspierane przez wentylowane tarcze hamulcowe oraz kontrastowe zaciski. Genesis X Speedium Coupé ma długi podwójny dach stylu Bubble oraz sporą ilość przeszkleń. Auto w razie przejścia do wersji produkcyjnej otrzyma napęd z GV60 i osadzone zostanie na platformie podłogowej EGMP, na której zamontowane zostaną akumulatory o pojemności 77,5 kWh oraz 3 silniki elektryczne. Wietnamska marka samochodów elektrycznych VinFast rozpoczęła współpracę z Electrify America, oferując funkcję Plug and Charge, a także dwie bezpłatne sesje ładowania w całej swojej sieci. Wspomniany amerykański operator obsługuje 3,5 tysiąca pojedynczych ładowarek w ponad 800 lokalizacjach w całych Stanach Zjednoczonych, a właściciele samochodów VinFast będą mogli teraz łatwiej niż kiedykolwiek naładować swoje elektryki. Plug and Charge umożliwia kierowcom podłączenie smartfona do samochodu i skonfigurowanie informacji rozliczeniowych za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Wszystko, co muszą zrobić kierowcy, to podjechać do stacji ładowania i podłączyć swój pojazd, a interfejs zajmie się już wszystkim samemu. Przypominając, VinFast został założony w 2017 roku i od tego czasu zaprezentowano dwa modele VF8 i VF9. Chińska marka Hongqi, znana przede wszystkim z luksusowych limuzyn używanych przez urzędników państwowych, właśnie zaprezentowała model LS7, który nazwać można SUV-em klasy premium z silnikiem spalinowym i o ogromnej kabinie. Model miał zadebiutować już na targach motoryzacyjnych w Pekinie, ale ponieważ wydarzenie zostało przełożone, Hongqi pokazał go w internecie. Zaczynając od samych wymiarów, to nowy LS7 mierzy na długość 5,7 m i szerokość ponad 2 m. Rozstaw osi wynosi zaś 3,3 m. Liczby te sprawiają, że przy nim Range Rover o długości nadwozia 5,2 m wygląda na mały. W rzeczywistości LS7 jest dłuższy niż BMW X7 oraz Mercedes Maybach GLS. Pod względem stylistycznym auto wygląda imponująco, gdyż charakteryzuje się wielką atrapą chłodnicy otoczoną chromowanymi detalami, posiada chowane boczne stopnie czy tylne światła LED ciągnące się przez całą szerokość pojazdu. We wnętrzu widać kierownicę wyraźnie inspirowaną Rolls-Royce'em, a wykończenie deski rozdzielczej jest iście luksusowe, gdyż pojawia się tu drewno mahoniowe. Pod maską kryje się turbo doładowany 4-litrowy silnik V8, generujący 365 koni i 550 Nm. Ceny mają rozpoczynać się od 230 tysięcy dolarów. Niedługo czeka nas debiut następnej generacji BMW serii 7, który wejdzie do oferty wraz z elektrycznym odpowiednikiem nazwanym i7. Ma być to bawarska odpowiedź na Mercedesa-Benz EQS, choć będzie to samochód z pewnością bardziej tradycyjny w proporcjach. Pod względem stylistycznym nie będzie już jednak konserwatywnie. Auta mają cechować się wielką podświetlaną atrapą chłodnicy i zielonymi reflektorami. W kabinie zdecydowanie najciekawszym elementem będzie nowy ekran BMW Theater Screen o przekątnej 31 cali, który przymocowany jest do podsufitki. W przeciwieństwie do 56-calowego ekranu Mercedesa, który zastępuje deskę rozdzielczą, ekran w BMW jest przede wszystkim zaprojektowany dla pasażerów tylnej kanapy. Na desce rozdzielczej BMW znajduje się zaś zakrzywiony wyświetlacz łączący zestaw wskaźników i ekran systemu multimedialnego. Szczegóły dotyczące układu napędowego są na razie skąpe, a niektóre źródła podają, że prawdopodobnie znajdzie się tu akumulator o pojemności 120 kWh, a także trójsilnikowy układ o łącznej mocy 750 koni w i7. Szacowany zasięg na jej doładowaniu ma wynosić 610 km. BMW finalnie zaprezentowało za to już mocno zmodyfikowane X7, choć liczne zdjęcia szpiegowskie oraz wizualizacje sugerowały dalsze kroki bawarskiej marki przy projektowaniu swoich modeli, to jakby nie chcieliśmy chyba w to wierzyć. Widok nowego oficjalnego przedniego pasa nadal szokuje, bo za wielką atrapą chłodnicy poszły również dziwaczne rozszczepione światła, ale tego się już nie zmieni i należy się przyzwyczaić. BMW twierdzi dodatkowo, że jest to nowy język stylistyczny marki, co oznacza, że nadchodząca wielkimi krokami seria 7 również go otrzyma. Dwa wąskie paski świetlne LED tuż pod maską służą dla świateł jazdy dziennej, natomiast główne reflektory znajdują się poniżej. Z tyłu zmiany są jedynie subtelne. Prawdziwą satysfakcję odczujemy wchodząc do kabiny, gdyż błyskawicznie widać ponownie, że mamy do czynienia z X7 po gruntownym liftingu. Tu zamiast tradycyjnego zestawu wskaźników oraz oddzielnego ekranu systemu multimedialnego znalazł się połączony dwuekranowy zakrzywiony panel, składający się z niemal 13-calowego ekranu zestawu wskaźników oraz prawie 15-calowego ekranu systemu iDrive 8.
Szczęśliwie nadal mamy tu na tunelu środkowym pokrętło do obsługi systemu multimedialnego. Polega nie jedynie na funkcjach dotykowych, asystencie głosowym jest rozwiązaniem działającym niewystarczająco dobrze. Niemal od razu ujrzeliśmy także nową Alpinę XB7, która od niedawna stanowi wewnętrzny dział bawarskiego producenta. Auto charakteryzuje się zmienionym pakietem stylistycznym, a pod maską otrzyma najnowszą generację silnika 4,4 litra V8 z podwójnym turboładowaniem. Korzystać będzie ze wspomagania hybrydowego układu mild hybrid i nowego wielokanałowego kolektora wydechowego. Moc pozostanie taka sama, czyli 621 koni i 800 Nm. Pozwoli SUV-owi rozpędzać się do setki w 4,2 sekundy. Najnowszą firmą rozwijającą się w branży restomodów jest Caton, czyli marka z Coventry, która teraz zaprezentowała nowoczesną reinterpretację Austina Heli 100. Model ma być budowany ręcznie w limitowanej ilości 25 egzemplarzy, a cena każdego wyniesie nieco ponad 600 tysięcy dolarów. Caton jest nową marką korzystającą z doświadczenia swojego partnera strategicznego Envisage Group, który wykonał do tego projektu panele nadwozia. Wizualnie auto ma główne cechy oryginału, który produkowany był w latach 1953-1958. Przy bliższym spojrzeniu zwrócimy jednak uwagę, że pewne elementy zostały zmodyfikowane. Zmiany obejmują przednią atrapę chłodnicy, a także reflektor LED i bardziej rzeźbioną maskę wraz z aluminiowymi błotnikami. Panele nadwozia zostały wykonane ręcznie dzięki zastosowaniu skanowania 3D oraz CNC. Wnętrze również przeprojektowano. Znalazł się tu węższy tunel skrzyni biegów, nowe wyścigowe pedały, a usunięcie koła zapasowego i pokrywy bagażnika zapewniło więcej miejsca dla kierowcy i pasażera. Wyróżnikiem są tu także większe kieszenie drzwiowe, a także kilka portów USB do ładowania. Pod maską siedzi czterocylindrowa jednostka o pojemności 2954 cm sześciennych z podwójnymi gaźnikami, która została przebudowana i zmodernizowana. Wytwarza teraz 185 koni i 264 Nm momentu obrotowego, co jest więcej niż wystarczające dla pojazdu ważącego około 920 kg. Co ważniejsze, firma zdecydowała się na zainstalowanie nowej pięciobiegowej skrzyni, która przekazuje moc na tylną oś, zastępując starą trójbiegową konstrukcję. Zawieszenie zostało ulepszone dzięki montażu podwójnych wahaczy i regulowanych sprężyn śrubowych z przodu. Lucid Motors zaprezentował model R Grand Touring Performance, czyli najnowszą wersję elektrycznego sedana o łącznej mocy 1050 koni i szacowanym zasięgu wynoszącym 718 km. Model, którego pierwsze dostawy zaplanowano na czerwiec, wyceniony został na 180 tysięcy dolarów i zastępuje wyprzedany już wariant R Dream Edition Performance. Napędzają go dwa silniki elektryczne, oferujące mimo wszystko mniej mocy niż u poprzednika. Model robi setkę w 2,6 sekundy i przejeżdża na jednym ładowaniu 718 km. Technologia akumulatorów 900V+, umożliwia ultraszybkie ładowanie zwiększające zasięg do 483 km w jedynie 21 minut za pomocą ładowarki o mocy 350 kW. Lucid opisał także, czym wyróżnia się model R Grand Touring. Przede wszystkim oferuje moc 830 koni mechanicznych i robi setkę w 3 sekundy. Zapewnia natomiast jeszcze większy zasięg wynoszący 830 km na jednym ładowaniu. W standardzie oba warianty otrzymają reflektor LED Intelligent Micro Lens Array oraz 21-calowe aluminiowe felgi z oponami Pirelli. Lamborghini zaprezentowało zupełnie nową wersję Huracana Technica. Ma stanowić kompromis pomiędzy hardkorowym Huracanem STO, a napędzanym na tylne koła Evo. Technica została zaprojektowana tak, aby zapewnić radość zarówno na drodze, jak i na torze. Jest to propozycja dla kierowców poszukujących niczym niezmąconej przyjemności ze sportowej jazdy. Oparta jest konstrukcyjnie na standardowym Evo z napędem na tylną oś i otrzymała wyposażenie, które zazwyczaj można znaleźć w droższych wariantach modelu. Zamiast wolnosącego silnika V10 o mocy 610 koni i 560 Nm, znalazła się tu jednostka V10 o mocy 640 koni i 565 Nm Z100. Auto nie cechuje się jednak tak zwracającym uwagę zestawem aerodynamicznym. Z przodu zamontowano zderzak z powtarzającym się motywem litery Y. Boczne szyby lekko nawiązują do esency SCV12. Z tyłu znajdziemy listewkową osłonę silnika z włókna węglowego, a także sześciokątne końcówki wydechu. Nowy zderzak i dyfuzor. Tylne skrzydło nie jest tak intrygujące jak to w Huracanie S100. Przyczynia się przy tym do poprawy docisku o 35% w porównaniu z wariantem Evo. Masa własna jest również niższa w porównaniu ze zwykłym Huracanem, a to dzięki karbonowym elementom konstrukcyjnym. Patrząc na czasy przyspieszenia do setki, nie widać znacznej poprawy względem Evo, gdyż auto robi setkę w 3,3 sekundy. Od dawna wiadomo, że koncepcyjne Lamborghini Huracan Sterato było czymś więcej niż jedynie fantazją, ale włoski producent nie mówił do tej pory nic na temat tego samochodu. Wyciekło jednak do sieci zdjęcie prezentujące przedprodukcyjny prototyp w tajemniczej lokalizacji. Auto posiada wiele modyfikacji, dzięki którym jest gotowe do zjazdu z asfaltu. Na przykład zamontowano tu specjalne światła rajdowe tuż nad atrapą chłodnicy, które żywo przypominają koncept.
przeciwieństwie do tamtego studium, na dachu nie ma jednak paska świetlnego, chociaż nie brakowało go na przyłapywanych prototypach. Samochód cechuje się także większym prześwitem. Huracan Sterato ma być zasilany przez wolno sący silnik 5,2 litra V10, wytwarzający 640 koni, które w całości przesyłane będą na obie osie. To koniec dzisiejszego, czwartkowego odcinka Na Poboczu. Do zobaczenia następnym razem.